Jest, patrzcie. Serio? Siemane mleczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny już odcinek z gry Happy Wheels i bardzo mnie cieszy, że... Ponownie przyjęliście tak dobrze tą serię na kanale. Yy, trochę się obawiałem, jak po tak długiej przerwie ta seria się przyjmie, ale przyjęła się naprawdę bardzo dobrze, więc bardzo mnie to cieszy. Mam kolejny odcinek, który mogę nagrywać dla Was co tydzień. I przy okazji bardzo dobrze się bawić, więc same same tutaj lajki, like, no, będziesz się pod pod tym filmikiem, oczywiście. Wiecie, przed wszystko ma być tak, tak. No więc jak zawsze dzisiaj zagramy sobie najlepiej oceniane mapki z tego tygodnia. Intro. Okej, okay, pierwsza mapka, która miała najwyższą ocenę w tym tygodniu, to Pogo Fight. I widzę, że to jest Pogo Fight Super Mario. Więc, a wygląda naprawdę fajnie. Super Mario to była jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa, prawdopodobnie jak większości z Was, w sumie może i nie. A, a z, z mojego rocznika to wtedy tak, bo to był prawdziwy hit. Co i tutaj się dzieje? O nie, o nie, tu będzie coś. Nie wiem, jak tego uniknąłem. Jakoś na farcie chyba. Mam nadzieję, że już nic stąd nie spadnie. O, udało się, już? No to szybko wam powiem, szybko. Yy, super. Bardzo mi się podobało. Okej, okay, kolejna mapka to Challenge Free I kurde powiem wam, że to są mapki typu takiego, którego ja najbardziej, na, najbardziej mi brakowało. Takie 100% nie do przejścia, które ja przechodziłem, było naprawdę fajnie kiedyś i mam nadzieję, że, że nie zapomniałem jak to się robi. Dobra, dobra. O! Udało mi się w miarę uniknąć jeszcze tych tych, ale... O, teraz tutaj i patrzcie na to. To może nie być takie łatwe, jak mi się wydawało. Gdzie tutaj? Tutaj nie ma tej tej kratki, więc tak naprawdę wystarczy na to po prostu właśnie nadepnąć. Ale trzeba to zrobić troszkę inaczej. O, jest, udało się. Nie tak jak powinno to wyglądać, aczkolwiek dotknęłem, dotknąłem, czy jakkolwiek się to mówi. E, przejdźmy dalej. O, teraz, patrzcie, dobra. Mówię sobie, spróbuję raz jeszcze i udało mi się teraz całkowicie legitymacyjnie przejść bez żadnych problemów czy oszukiwania. Przechodźmy dalej. Kolejna łapka to Rope Swing 3 i co tutaj... O, kurde, to jest fajne, ale niestety jak zawsze mi nie wyszło, więc spróbujmy raz jeszcze. Ale zobaczcie, to wygląda całkiem fajnie, że tutaj się zaczepia, to się puszcza i teraz my musimy złapać się Pokebola. Teraz znowu musimy się złapać Pokebola, ale nie tak. Dobra, lecimy, puszczamy. Hmm. O, to było, to było lepsze. Teraz tutaj trzeba puścić. Tam było coś jeszcze. Może gdybyśmy polecieli dalej, to by było jakoś lepiej. Bo tam był jeszcze zielone Pokeball. Nie wiem, czy, czy zauważyliście. Ok, puśćmy się tutaj. Ok, tutaj. Usunęła się kładka. Teraz musimy. Dokładnie, tak. Teraz zła... złapmy się tego czerwonego-białego. Puśćmy się tu. Czy to już jest koniec? To wygląda trochę jak penis. Albo mi się wydaje. Raczej mi się wydaje. Aha, teraz trzeba tak to zrobić, żeby wypaść przez dziurkę. Biegnij, Marian! Easy. Ok, kolejna łapka na dzisiaj to speedrun purple, czyli fioletowy speedrun. O Jezus! Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, więc teraz wiemy, że musimy po prostu robić to na prędkości. Jak się skacze wysoko takim autkiem? O, dobra, jestem. Jadę dalej. Dobra, teraz mi udało się bardzo ładnie Bardzo ładnie mi szło Dobra, go, tutaj skaczemy, tutaj skaczemy mocniej, tutaj skaczemy, tu skaczemy, tutaj nie skaczemy, zapomniałem. Skaczemy, 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 skaczemy nie skaczemy i kończymy! Pięknie, pięknie! Lecimy dalej. Ok, mamy tutaj Battle Flip Challenge i... Wcześniej grałem w poprzednim odcinku w, but, w Battle Flippy i wy mówiliście mi, że źle, mano. W tym chodzi o to, żeby postawić butelkę na korku, tak jak jest tutaj na środku, albo po prostu, żeby stała. Ja to wiem, ale myślałem, że jest jakiś sposób, żeby przejść tą mapkę. Nie ma takiego sposobu, więc postaramy się dzisiaj przynajmniej jedną butelkę postawić właśnie tak na dzióbku. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No way. Pretty good. Ajajaj. Prawie, no było całkiem nieźle, tylko muszę się nauczyć rzucać. Patrz. Dobra, teraz. Patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. C co? Się, co się stanie? GG Dude. No. Jestem na Legendary, jestem na GG Dude, ale chciałbym postawić to tak, jak się powinno to zrobić. Jest teraz tak, pierwszą wysyłamy. Prawie postawiłem dwie na sobie. To by było ultimate Chicken Horse. Jestem w głowę. <ścoughs> o! Mm. Średnio to wychodzi na razie. Prawie ją postawiłem. Jedna mi wystarczy, tak naprawdę. Your, your Beast to. Uwa. Czy to możemy zaliczyć jako. Jako stojącą? Chyba tak, no. GG, dude. Ojejku. Wydaje mi się, że można to zaliczyć do stojących. A to? Uznajmy, że to poprzednie się nie liczy. Już tutaj dwie straciliśmy, więc całkiem średnio bym powiedział. Tu znowu dostałem na twarz. No nie wiem, nie wiem. To jest ciężkie ja wam powiem, naprawdę. No dużo zależy od farta, nie oszukujmy się. Nie ma tu raczej w tym zbyt dużo skilla. You can... Nie umiem zrobić better. Udało się, udało się. Teraz już bez żadnych tutaj wątpliwości. Stoi na dzióbku, stoi. Przechodźmy dalej. Co to jest? Space Invaders, tak nazywa się kolejna łapka. Click here to shot. Click here to move. <laughs> Super i będą laciały... jakieś samolociki będą pewnie latały. Kurde, Space Invader. Invaders. Pamiętam, była taka kiedyś bardzo stara gra, jeszcze chyba na automatach w to się grało. Pamiętam takie czasy, co może Was tutaj wielu zdziwić, ale nie spodziewałem się, że w happy wheelsach będę grał w taką grę. Co jest? Okej, okay, nie wiem co się dzieje, ale zabijam je, udaje mi się. Udaje mi się. O, teraz trzy naraz, kurde. Jest! Już koniec czy jeszcze nie? Chyba tak, bo jak trzy naraz leciały, to już... Tak, to już jest koniec! You won! Wygrałem, pięknie, cieszę się, mamo, bądź ze mnie dumna, wy też ze mnie, bądźcie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli jesteście dumni pusiaki Okej, okay, kolejna łapka to oczywiście nasz ulubiony mashet Mashiti throw, czyli rzucanie po prostu mieczami. Mieczami. Czy Wy widzieliście, co ja przed chwilą zrobiłem? O nie, teraz, teraz zrąbałem. Dobra, odłóż, odłóż je, o, pięknie. Weź jeden i rzuć w Justina. Pięknie. Pięknie. No nie, teraz wszystkie mi spadną. Nie, nie spadajcie wszystkie, proszę. Może jak dwoma złapię, to o. Serio? Dobra. Gin. Nie, nie udało się. Dobra, znowu rzuciłem dwoma mieczami. Jeden upadł, ale drugi nie. Mam problem z rzucaniem wysoko, więc muszę nad tym poćwiczyć. Patrzcie, jak się rzuca wysoko, no. Okej, okay, papa. Final boss już umarł. Dziewczynka niestety nie umarła i raczej nie, umrzy, nie... Dobra, powiem wam, że idzie mi całkiem średnio, chociaż teraz dobra, no dwa miecze straciłem, dwóch zabiłem. Papę no nie powinno być żadne. Nie umiem w to grać, ale w sumie ja nie myślę trochę, patrzcie. O! Teraz musi mi się udać. Dobra, to, to teraz trafmy w Justina, dobrze, i teraz będę miał więcej maczet. I trafmy w dziewczynkę. Jest! Udało się! Pięknie, trochę mi to zajęło, nie będę kłamał, troszkę mi to zajęło, ale udało się, to jest najważniejsze. Przechodźmy dalej. Ok, kolejny rope swing, rope swing down. I co to, co to może znaczyć? Ym, aha, więc jeszcze raz, rope swing down. Wiem, że tutaj muszę gdzieś się puścić, tak, żeby spaść dokładnie w to miejsce. No i teraz spadnę i będę spadał jeszcze mocniej, jeszcze dalej. I co mi to da? Grabit, ok, nie zopałem, nie zopałem. Hold on, ok. Mm. Wolałbym Złapać to na końcu. Szczerze powiedziawszy. No dobra, ale złapię to już tutaj. Let go. Okej. Okay. Puściłem, tak jak mi kazali. O, udało się. Kurde, bałem się, że coś się złego wydarzy, ale nie było tak źle. Przechodźmy dalej. Ball throw freeze 2. Prawdopodobnie, albo 3. I mamy tak, mamy tutaj piłeczkę i ona będzie zastygała. I my musimy wyrzucić tak death. Wyrzuciliśmy, więc niestety się nie udało. No i wiecie, mamy tam kilka piłeczek do wykorzystania. Mamy też tutaj różne pola. No, i musimy trafić tak, żeby się udało. Czyli na przykład rzucimy sobie tak. Tak. tak, Tutaj i help dostaniemy. Czyli nową piłeczkę, tak? I tutaj zablokuje nam troszkę. Def, wyrzuci nas z defa. Biją się! I nothing. No dobra. Nothing nie jest złe. Ale to jak mam teraz ten zrobić? Aha, mogę sobie puścić swoją piłeczkę myszką. Dobra, spoko. Help. He. Ale to, to wygląda naprawdę bardzo fajnie Powiem wam, to wygląda naprawdę Bardzo fajnie W taką mapkę jeszcze nie grałem Bad help Aha, czyli teraz mi zablokowało je... Jest! Pięknie Co tu więcej mówić Ok. i na koniec zostawiłem sobie Impossible 100% Czyli to, co miszki lubią Najbardziej prawie mi wyszło Chyba, to co miśki Jest, patrzcie Serio? To, co miszki lubią najbardziej, a ja też lubię to najbardziej, ale widzę, że to jest faktycznie, może być impossible. Byłem już na samym dole, bo jeżeli te pierwsze dość łatwo jest ominąć, to tych następnych, no, nie ma, nie ma jak. Więc to będzie taki, wiecie, takie próby śmierci, próby śmierci, aż w końcu któregoś pięknego dnia mi się uda. Okej, okay? <laughs> wyrolowałem już dwie te. Patrzcie na to, widzicie? Rzuci one się rzuciły na mnie. No, prawie przeżyłem. O, żyje, 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 żyję, Mina spadła, więc teraz. Jestem dość bezpieczny. Nie ma już tych dwóch na górze, zostały tylko te na dole. To jakoś, jakby je jeszcze też wyrolować. No, pięknie wyrolowałem. Tak, właśnie, o to chodzi. Udało się! Patrzcie, pokażę wam, co zrobiłem. Przedem tutaj, spróbujemy raz jeszcze to zrobić. XD Pięknie, właśnie tak tak to się robi. Tutaj wszedłem i po prostu się rzuciłem. A teraz już to nie chcę wejść czemu? <laughs> ale mi się w dupę wbiło, ojejku. Tutaj wszedłem, dobra, znowu wyrolowałem te dwa pierwsze, ale. Tych już mi się nie udało. Dobra, mniejsza, udało mi się wcześniej. To tyle. Dobra, tak więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Tak jak mówiłem, możecie robić mi swoje mapki. Widziałem, że od ostatniego odcinka doszły cztery nowe. W następnym odcinku, może jeśli będzie na tyle tych nowych mapek, to zrobię kolejny odcinek z Waszych mapek, a na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli Wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę, koniecznie! Dzwoneczek na kanale również, a na dzisiaj to już. Wszystko. Trzymajcie się, papa. Pa.